Siostro, proszę cię wypytać. Drogi bracie Adamie, to również też był mój przywilej spotykać się z tobą, otwierać twoje słowo. To jest zawsze wielka przygoda, kiedy spotykam się i otwieram Słowo Boże. Jedno z pytań Adama rok temu brzmiało: pastorze, będziemy się spotykać i studiować Słowo Boże. Czy to znaczy, że muszę być ochrzczony? Takie było pytanie. A ja myślę: nie, drogi Adamie, to wcale tego nie oznacza, że musisz być ochrzczony. Nigdy nie wiem, co się dzieje dalej, kiedy Pan Bóg stawia na mojej drodze ludzi, przed którymi otwieram Słowo Boże. Ale również Boża dobroć, Boża miłość dotknęła również twojego serca. I tak jak Natalia, tak jak Damian są szczególni, ty również jesteś szczególny, chociażby z tego względu, że urodziłeś się w rodzinie adwentowej. Rodzice, brat są adwentystami dnia siódmego, a nigdy nie jest powiedziane, nikt nam tej obietnicy nie da, że sam fakt, że poznaliśmy Pana Boga, że Go pokochaliśmy, że nasze dzieci również to zrobią. Natomiast jest to wielki dzień dla Boga, dla Kościoła, jak również dla brata i dla twoich rodziców i dla nas, tak? Tak. 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 Amen. Drogi bracie Adamie, dlatego, że pokochałeś Pana Jezusa na wyznanie twojej wiary i na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.